Dzień dobry. Od razu zacznę. Trwało się z pojęciem, jak na informatykę, stosunkowo starym, bo ma już bodajże ponad 50 lat. Natomiast tutaj w Toruniu zajmujemy się tym pojęciem ponad 10 lat i już troszeczkę nam się udało osiągnąć, o czym świadczy literatura. Żeby jednak powiedzieć o trwałości, musimy sobie najpierw powiedzieć, co to jest system współbieżny. I w największym skrócie, z systemem współbieżnym mamy do czynienia wtedy, kiedy jakieś zdarzenia mogą wykonywać się w tym samym czasie. Wszędzie wokół nas są systemy współbieżne, zarówno jeśli chodzi o systemy komputerowe. Nie sądzę, żeby ktoś z Państwa wyobrażał sobie sytuację taką, że ma tylko jedną aplikację otwartą w tej chwili. Ale także na przykład ruch drogowy, czy w fizyce, w chemii, w biologii. Można śmiało powiedzieć, że ze współbieżnością mamy do czynienia wszędzie. Więc pojawia się potrzeba znalezienia jakiegoś modelu, który umożliwi nam badanie takich systemów. I takim wspaniałym modelem jest model sieci Petriego. I można powiedzieć, że to jest taka zabawa, gra żetonami. I nie ukrywam, że ze względu na czas liczę, że pojawi się pytanie o to, co to jest za zabawa żetonami. Dlaczego badanie systemów współbieżnych jest takie ważne? No bo nie chcemy doprowadzać do konfliktów. Na przykład nie chcemy, żeby jednocześnie cztery samochody wjechały na to samo skrzyżowanie. Innym rodzajem konfliktu jest sytuacja taka, że mamy jeden ostatni kawałek ciasta, a dwie osoby mają na niego chrapkę. Każda z tych osób myśli sobie, wyciągam rękę i mogę jeść. No nie, tutaj może się pojawić ogromny konflikt. Czym zatem jest trwałość? W największym skrócie jest to uogólnienie bezkonfliktowości. To znaczy, że jeśli jakaś akcja jest umożliwiona, to jej wykonanie nie przerwie umożliwienia żadnej innej akcji. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest tylko jedno ciacho, to żadna z tych osób nie może jego zjeść. Chyba że ciastek jest więcej i starczy dla każdego. Czym się zajmujemy na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK? Otóż projektujemy systemy, o których z góry wiemy, że są trwałe. Jak ktoś nam da jakiś system, to sprawdzimy, czy on ma tę dobrą własność, ale dodatkowo, jakkolwiek dziwnie to brzmi, sprawdzamy, czy da się sprawdzić, czy dany typ systemów jest trwały. A przykładowe zastosowanie to firma Intel stworzyła mikrochip, który jest używany przez dwie giełdy w Stanach Zjednoczonych i dzienny obrót przekracza 80 miliardów funtów, czyli zastosowanie mamy. Dziękuję. Idealnie, dziękujemy za wystąpienie i zapraszam do pytań. Poprosiłabym o takie krótkie wprowadzenie, co to jest ta sieć Petriego. No właśnie, świetne pytanie, muszę powiedzieć. Co to jest sieć Petriego? To jest taki model, który doskonale możemy zobrazować graficznie. I składa się on z takiego zbioru takich elementów, które nazywamy miejscami i graficznie je przedstawiamy za pomocą, matematycznie powiem, okręgów, kolokwialnie powiem kółek. I drugi zbiór takich elementów, które nazywamy akcjami i to są, one są reprezentowane za pomocą takich kwadratów bądź prostokątów. Generalnie jest tak, że te okrągłe elementy symbolizują takie miejsca, gdzie jakiś zasób się może znajdować czy się znajduje. Natomiast akcje, jak sama nazwa wskazuje, symbolizują działanie. No i teraz, co musi się stać? Mamy jeszcze strzałki, czyli tak zwana funkcja przepływu i takie duże kropki, czyli żetony, które mówią o tym, ile danego zasobu jest w danym miejscu. No i teraz, żeby dana akcja mogła się wykonać, na przykład ona musi mieć wystarczająco dużo zasobu, bo żeby zbudować stół, to ja muszę mieć cztery nogi, cztery gwoździe i jeden blat, prawda? Więc tutaj proszę zobaczyć, akcja A na wejściu ma ten plac P1. I tutaj nie ma żadnej etykietki, czyli w domyśle jest tam jedynka. Akcja, czyli ona potrzebuje, żeby się wykonać jeden żeton stąd.
Jest tutaj żeton? Jest. Super. Ta akcja potrzebuje 3 żetony stąd. Ale jak się wykona, to 2 oddaje z powrotem. Ta akcja również produkuje 2 elementy, które wrzucamy tutaj. Tak? I jeden element, bo nie ma żadnej etykietki na strzałce, który tutaj. Czyli akcja A może się wykonać, proszę bardzo, zabiera żetony stąd i wrzuca tutaj. No to teraz możemy się zastanowić, która akcja teraz może się wykonać. Czy akcja A może się wykonać? No nie, bo ma tylko 2 żetony tutaj, a potrzebuje 3. Ale akcja B dostała tutaj żeton na swoim wejściu. Tutaj żeton jest, więc może się wykonać. I działanie jest takie. Myślę sobie, że to jest wszystko, co musimy wiedzieć na dzień dobry. Muszę powiedzieć, że jak zaczynałam zabawę żetonami, to jeszcze nie miałam do dyspozycji żadnego symulatora i rysowałam sobie na kartce taką sieć Petriego i przerzucałam jednogroszówkami, żeby nie mazać. Dobrze, może jakieś inne pytania? Czy mam rozumieć, że to była jedna runda jakby? Czy trwałość systemu polega na tym, że możemy wykonać ileś powtórzeń tego samego zjawiska? Tutaj akurat nie musimy mówić o trwałości, bo tutaj nie było możliwości, żeby 2 akcje wykonały się jednocześnie. Bo nie było tak, że były 2 jednocześnie umożliwione. Prawda? Czyli w związku z tym, jakkolwiek to brzmi, być może to akurat nam Nagrody Nobla Pokojowej nie da, ale samobójstwa są dopuszczalne. Nie można komuś odbierać zasobu, czyli jeżeli akcja ma dostępne zasoby, wykona się, ona może po prostu być wygaszona. Tak jak w tym przypadku, to był taki element poglądowy. Ale czy ja rozumiem poprawnie, mówiła Pani o procesorach dla giełdy papierów wartościowych, ona, że tak powiem, zabezpiecza nam możliwość tego, by 2 transakcje się wydarzyły w tym samym momencie, tak? To akurat ma związek. Ja nie jestem inżynierem, może powiem, jak to wygląda. My się zajmujemy tak zwaną, no to jest informatyka teoretyczna, czyli my bazujemy na tym modelu, a potem inżynierowie biorą płytkę i konstruują to. Ja mam też przygotowany taki slajd dotyczący hazardu, bo pojęcie hazardu jest bardzo niepożądane w inżynierii, gdzie modeluje się procesory. Dlaczego? Ponieważ to jest, mam nadzieję, że Państwo chociaż troszeczkę pamiętają z fizyki, tutaj mamy takie bramki logiczne. I co to znaczy? Jeżeli tutaj płynie prąd, znaczy tutaj płynie sygnał 0, to ta bramka ten sygnał przerzuca na sygnał przeciwny, czyli to jest taka bramka NOT. A ta bramka, jeżeli oba te sygnały są jedynką, to daje 1, w przeciwnym wypadku daje 0. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli tutaj wpuścimy prąd, sygnał 0, to on sobie tutaj leci 0, tu nam przerzuci się na 1, mam 0 i 1, czyli zwracam 1. Zwracam, przepraszam, 0, tak? A co się stanie, kiedy tutaj jest sygnał 0 i ja przełączę go na sygnał 1? Co się stanie? Może się zdarzyć taka sytuacja niekorzystna, że tutaj jest jeszcze nieprawda, że 0, czyli 1, i tu już poleci nowa 1, czyli na wyjściu dostanę 1, a tego byśmy bardzo nie chcieli. Czyli inżynierowie doceniają trwałość za to, że jeżeli jakiś sygnał jest, to żaden inny sygnał nie może go wygasić. Ja bym chciała jeszcze dowiedzieć, czy jest jakieś praktyczne zastosowanie tej sieci Petriego. Na pewno jest. Jakieś takie dała Pani nam przykład? Może tak. Co to znaczy praktyczne? No, gdzie jest wykorzystywany ten, nie wiem, model? Jak model. Nie wiem, jak to nazwać? On jest do analizy systemów, ale na przykład w biochemii, w biologii, to tworzy się, ma się rzeczywisty system i tworzy się taki model, żeby móc analizować to, co się dzieje w rzeczywistym systemie, na przykład. Chociaż słyszałam
Nie mam akurat styczności, ale słyszałam, że ktoś skonstruował taki system do fabryki garniturów.